Cześć kochani, witam was w kolejnym odcinku z budowy domu szkieletowego. Tutaj proszę jak pięknie płonie kominek. Troszkę się musimy cofnąć z tematyką odcinków, bo mam troszkę niedosyt z omówienia samej instalacji elektrycznej. W pierwszym odcinku omówiłem wam tylko z grubsza. Co to tak lata? Omówiłem Wam tylko z grubsza e, skrzynkę i porozmawialiśmy sobie o ciągnięciu przewodów tam Wam pokazywałem jak to wygląda no teraz to już jest poukrywane pod płytami karton gibbs więc jeśli chcecie zobaczyć tamten etap jak sobie poprzeciągać kable ustawić je tak, żeby one Wam nie wisiały i podczas wsadzania płyty sobie to przeciągnąć to odsyłam Was do, do tamtego odcinka a dzisiaj pokażę Wam na żywo jak sobie, no bo za chwilę tę skrzynkę zabuduję, jak sobie e, m, pospinać taką właśnie skrzynkę? Zapraszam na odcinek. Na pewno Wam się to przyda. No dobra, sytuacja wygląda tak. Gwoli ścisłości i przypomnienia. E, skrzynkę zamówiłem już gotową. Dopłaciłem chyba 100 zł, razem to kosztowało 450. Skrzynka, bezpieczniki, te LEDy, informujące o tym, czy mamy prąd na trzech fazach, główny wyłącznik, wyłącznik różnicowy, bezpiecznik od trzech faz i bezpieczniki od poszczególnych obwodów. I mamy tak: na 16 amperów jest 7 i na 10A jest 6. Czyli w sumie mamy 13 bezpieczników do obwodów. Jeden, który będzie na trzy fazy do kuchenki, której na razie nie podpinam. No okej okay. i teraz tak. A jeszcze jedno przewodem przyszły mi cztery kable. Pierwsza faza, druga faza, trzecia faza. I tutaj mamy wpięty jeszcze Neutralny. Neutralny, który jest tutaj koloru e, tego uziemiającego, ale ja uziemienie zrobiłem z bednarki. Nie jestem jakoś szczególnie zachwycony. Muszę dać grubsze druty, ale bednarka połączona razem tam z fundamentem i ona jest złączona tutaj z tą listwą uziemienia. Kable do obwodów w gniazdkach to są 3 na 25 Kable do obwodów w e, oświetleniu 3 na 1,5. I teraz jak sobie to poprowadzić? Bo ja ostatnio na po prostu pokazałem plątaninę, która była tutaj. Teraz jest to już uporządkowane. Został mi ostatni przewód. No więc powiem wam, zaczniemy może od tego, jakie sobie przygotować długości, tak żeby nam tego na pewno nie brakło. Jeśli chodzi o gniazdka, to gdzieś mam takie, którego jeszcze nie ruszyłem, to jest wręcz za dużo. Aż tyle nie będzie potrzebne, ale to trzeba oskurować, czyli zdjąć sobie izolację. Zaraz Wam pokażę w jaki sposób. Pokażę Wam się trzy przewody w środku, ale w drugiej izolacji. Każdy przewód ma podwójną izolację, dlatego w domu szkieletowym nie ma sensu prowadzić tego jeszcze w trzeciej, czyli w peszlach. To jest po prostu no, zbędny wydatek jeszcze nie wspominając o tym ile roboty jest tym e, niezbędne będzie tak zwane WAGO WAGO pozwoli wam przedłużać obwody dalej widzicie tutaj jednym kablem dochodzi prąd następnym kablem idzie do tamtego, do tamtej żarówki i jednym kablem idzie do tej żarówki Uziemienie do żarówki nie jest finalne, bo mam taką oto prowizoryczną instalację. Potem tam sobie wepnę kabel trzeci i połączę z uziemieniem obudowy. Więc tych wagon na trzy bardzo dużo. Ehm, polecam sobie kupić na zapad, bo to są dosyć no, tanie rzeczy. Ja chyba na cały dom zapłaciłem cztery dychy. No, oczywiście zamawiałem to z Allegro przez Smarta, więc może jak mi coś tam zostanie, to, to poodsyłam, ale to są tak śmieszne pieniądze, że nawet mi się nie chce. Dobra, czyli jeśli chodzi o gniazdka, e, tu mamy ostatnie, więc nie za bardzo jestem wam w stanie pokazać. Tego kabla i tak nie potrzeba dużo, ponieważ zakończycie go wago, więc skończycie pewnie kabel na tej długości. A od niej do, e, do samego gniazdka już, czy do samego przełącznika, możecie użyć właśnie tego kabla z wago, czyli albo wpinacie bezpośrednio. Do przełącznika, albo sobie spinacie na wago i jednym kablem spinacie tutaj. Zależy też, ile jest tych kabli, ile macie tam miejsca. Eee, no ważne, żeby wypuścić tutaj przynajmniej z 10 cm. Jeśli chodzi o oświetlenie, no u mnie jest taki problem, ja nie wiem do końca, jaka będzie ostateczna oprawa, więc wypuszczam tego na jakieś 15 do 20 cm chyba jest tam. To też tak jak mi się ukroiło, tak było. Też nie ma co po aptekarsku do tego podchodzić. Mm, ale musi być zapas. Część kabla zostanie w izolacji, część znowu oskurowana, znowu wago. No i tutaj jak będzie oprawa, to sobie będziemy mogli to wsadzić. Ale jeśli chodzi o skrzynkę, przewody mają być ułożone luźno. Może być troszkę gęściej niż tutaj, ale też to jest dosyć problematyczne. Żeby to jakoś specjalnie naciągać, to nie są aż tak duże koszty, żeby na tym oszczędzać. Poza tym, to musi być na tyle luźne, żeby się dało to ułożyć tak, żeby nam wchodziło pomiędzy profile sufitu podwieszanego, pomiędzy legary, gdzie niegdzie jest to schowane za płytami, a, a folią. Więc to musi iść luźno. Wychodzimy sobie za skrzynkę, zależy jaki macie model, ale pewnie to będzie coś takiego. Polecam wywalić sobie od razu wszystkie te, te plastikowe, no to to było zabudowane. Tutaj była tafla plastiku i takie maskownice. Wywali wszystkie maskownice, bo i tak praktycznie wszystkiego będziecie używać. No i co, i widzicie? Kable do bezpieczników, które są tutaj, bo to jest drugi rządek. Zaraz zobaczymy: tak, to są do tego rządku. Rządka, rządku. Kable do tego mam dłuższe o tyle. Są za długie te kable o około to, co odcinam czyli mniej więcej taki fragment. Tylko, że ja nie do końca wiem, jak to wszystko będzie poukładane w samej skrzynce, ale jeśli tu Wam braknie, to będzie naprawdę duży problem, żeby to jakokolwiek dosztukować. Więc polecam zostawić sobie te 40 cm, 45 więcej. Troszkę będziecie mieli tego skórowania, jak widać, ale będziecie mieli spokój. I teraz tak, bezpieczniki podzielone na sekcje: sekcja 16A. Po lewej stronie i ten jeden górny do gniazdek i sekcja dyszek po prawej stronie. Dzięki temu nie robi się tutaj bajzel. i lecimy numerami. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2 na 13. Zapisujecie wszystko na kartce. Miecie tu garaż na zewnątrz domu, piekarnik osobno, gniazdo kuchni i tu się kończy siódmy na 16 amperów i zostają następne na 10 salon oświetlenie góra oświetlenie garaż i oświetlenie schodów właśnie pamiętacie że sobie wyrzucić na garaż na garaż i obwód osobny na gniazda i obwód osobny na oświetlenie ja sobie zapisywałem na końcu tak jak tutaj oświetlenie pomieszczenia gospodarczego to znaczy że są to te kabelki. Tam też na kabelku zaznaczałem, który idzie z lewej strony. Dla mnie oświetlenie e, lewe to jest to, które idzie od, od zasilania, prawe to, które pójdzie tam dalej. Możecie sobie oznaczać dowolnie, byle oznaczać w ten sam sposób i żebyście o tym pamiętali. Bo potem będziecie mieli problem z podpinaniem tych wszystkich żarówek, wszystkich gniazdek, bo się Wam będzie mylić i wywalać korki. Wszystko, co jest napisane tutaj na kablu. Trzeba będzie oznaczyć w inny sposób. Ja zacząłem sobie to oznaczać. Po prostu numerami 10, 9. Tu są piątki. Widać to z tej strony i z tamtej strony. Bo to i tak idzie do odcięcia. I ja wiem, że piątka. To jest. To są gniazdka kuchni. I gniazdka kuchni. Teraz, dwa, trzy, cztery 5. Tu będą gniazdka kuchni. Potem sobie to jeszcze tutaj popodpisuję, bo nasza skrzynka ma takie miejsce. Tutaj na nalepki one gdzieś tam były dołączone do tej klapki, która jest z przodu. Więc tu sobie jeszcze napiszę numery i ta kartka, niczym Biblia, będzie tam zamieszczona. Ewentualnie sobie to wydrukuję. Bo jak to się zgubi, to będzie masakra. Jeśli będzie cokolwiek źle w kablach, będzie taki ale że już nic z tym nie zrobimy. Dobra. Teraz Wam na koniec pokażę po prostu wszystkie etapy podpinania jednego obwodu, bo właśnie został mi ostatni. Jest tydzień, że nagram ten filmik, żeby nie było jakichś niedomówień. Więc zaczynamy od tego, żeby to oskurować gdzieś do tej wysokości czyli tu, gdzie to sobie wejdzie w dziurę w plastiku. Kabelki są już zdjęte za pomocą tych takich nożyc po prostu sobie wkładacie izolację tutaj pociągacie i to Wam ją rozrywa, to jest niezbędnie, nie wiem ile to kosztuje, bo miałem to już wcześniej z firmy ale no bez tego ani rusz. Ukazują Wam się trzy kable, brązowy, niebieski i żółto-zielony te kable mają wejść to jest numer 11, tu sobie przyniosłem oznaczenie 11 i tutaj sobie wpiszemy, że 11 to jest oświetlenie pomieszczenia gospodarczego, widzicie? Już zaczynam powoli zapominać... co z tą ostrością? Już zaczynam powoli zapominać, a co dopiero na przykład po paru latach, jakby coś się zepsuło. I teraz tak, musimy wsadzić to dziurą za bezpiecznikiem. Żółto-zielony przewlec sobie za wszystkimi bezpiecznikami tutaj. Na dół, jak to, jak to zrobię, to Wam pokażę. Niebieski też tędy w górę, za tym wszystkim, do góry i brązowy na przestrzał zaraz wam pokażę dlaczego tędy sobie wejdą wszystkie kable za tym, cóż z tą ostrością jest za tymi bezpiecznikami tutaj to sobie wejdzie do tej listwy do tej tutaj śrubki wszystko po kolei tak jak leci numeracja niebieski Tutaj za tymi bezpiecznikami tyłem, 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 tak żeby nie kolidować z żadnym kablem, wejdzie sobie do tej listwy tutaj. I brązowy, najłatwiejszy, tutaj na przestrzał wejdzie sobie pionowo od góry ten bezpiecznik. Jak to przeprowadzę, to wam pokażę. Kilka pracy i jest gotowe niebieski jest tu wyprowadzony górą za bezpiecznikami. jego teraz trzeba przyciąć mniej więcej w tej odległości oskurować kawałek, zagiąć do góry i wepchnąć tutaj zaraz będziemy o tym mówić ten tak samo tutaj kawałek dłuższy ściągnąć izolację, wygiąć i za śrubkę i tutaj gdzieś dotąd, tutaj potrzebny jest dosyć krótki, gdzieś dotąd kawałek ściągnąć, wsadzić w dziurę Dokręcić nakrętkę. Z tyłu wygląda to tak. Ten kabel, zobaczcie, jest całkiem luźny. Nie można go tu napinać, bo on też zacznie pracować na tej plastikowej e, półeczce. I to też nie jest dobre, bo w końcu ta izolacja może się tutaj nam przetrzeć. Tego byśmy nie chcieli. Ok, popodpinam i zrobimy sobie małe podsumowanie. No i jest wszystko pięknie tutaj poprzykręcane. Tak to ma wyglądać. Jeszcze wam może pokażę, bo każdy będzie miał inne problemy z tym. Jeśli będziecie mieć jakieś wątpliwości, no to na takim. Na takim wyglądzie. Może wam się one rozwieją. Ja też miałem tu trochę problemów, jak musiałem szukać rozwiązań. To na YouTube spędziłem chyba godzinę przeglądając w zwolnionym tempie różne filmy. E, jeśli by ktoś zapytał mnie o zdanie, moje zdanie jest takie, że jeśli nie jesteście elektrykami, kupcie sobie gotową skrzynkę. Mówię to nie jest tak duży koszt. E, niech wam ktoś to wszystko pospina. Jedyne, co wy macie zrobić, to podpiąć 4 czy 5 kabli. E, Czyli mówimy o tym, tym i tym, czyli trzy główne na pierwszym bezpieczniku, i tutaj czwartym neutralnym. No plus, oczywiście, uziemienie do listwy. I to wszystko. Cała reszta będzie już przygotowana i spięta. No i będziecie musieli robić wszystkie te obwody, ale to jest jeden raz i powtórz to razy trzynaście. I tyle. Nie ma tutaj żadnej większej filozofii. Hmm. Jeśli macie podstawowe właśnie takie sprzęty, jak, jak takie nożyce, jak jakiś śrubokręt krzyżakowy, jak jakieś e, obcęgi, spokojnie sobie z tym poradzicie. Nie wiem jaka to jest oszczędność, bo nawet nie sprawdzałem ile wziąłby za to elektryk. E, też trzeba brać pod uwagę fakt, że mi ta instalacja w głowie tworzy się na gorąco. Ja w międzyczasie stwierdziłem, że a dobra, jak już to robimy, no to wyrzućmy jeszcze jedno gniazko tam na zewnątrz budynku. Za płytami kartą gips żeby było na przyszłość. Teraz tutaj jeszcze muszę dorobić do łazienki, bo sobie stwierdziłem, że będzie oświetlenie za, e, za lustrami, więc też to muszę tutaj dorobić, Jakbym elektryka jak jak za każdym razem wzywał, kiedy byłaby jakaś zmiana, no to, to by to kosztowało bardzo, bardzo dużo, więc dobrze jest się tego nauczyć. Zwłaszcza, że czeka was też potem podpinanie właśnie tych przełączników, gniazdek. A pieniążki zaoszczędzone na pewno Wam się przydadzą na inne rzeczy. Mi tutaj przyszły już kolejne elementy: rura do, e, do powietrza, do kominka, bo na razie to wszystko bierze z salonu. Rura też do dystrybucji gorącego powietrza. E, cała instalacja wodna, więc e, pamiętajcie, żeby subskrybować, oglądać mnie regularnie. Co tydzień wypuszczam Wam nowe odcinki. No i w następnym odcinku będą pokazane kolejne etapy. Więc do zobaczenia. Cześć. Wow.